nazywał się Geralt z Rivii. Był wiedźminem, zabójcą potworów. Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 84. odcinku z serii Wiedźmin na moim kanale. Jak wiemy, mamy święta, wszyscy już mam nadzieję, że są niesamowicie objedzeni po Wigilii i teraz spokojnie siedzicie i oglądacie sobie kolejne tutaj epizody na komputerze, telefonie, tablecie, czy na czym jeszcze tam można dzisiaj oglądać. Mam nadzieję, że objedzeni właśnie leżycie na przykład w łóżku i oglądacie. No a ja tymczasem zostałem krowokradem. No i zobaczymy, co też takiego się stanie. Mamy muczkę. Wiecie, czego się obawiam? I co teraz? No tego się nie spodziewałem, że te kości no, się rozsypią tak. Thank you.
Może z nią trzeba zagadać. Tak? Pani, czy jesteś zadowolona? Odesłałeś niespokojną duszę w zaświaty. Zginęła przy tym niewinna osoba. To prawda. Tak? Pani, wyglądasz na zamyśloną. Czasami widzę przyszłość, Wiedźminie. Zdradzę ci, co się wydarzy. Wiem, że nici przeznaczenia skupiły się wokół jakiegoś Wiedźmina. Jego ścieżka wiedzie w mroczną przyszłość, smutek i ból. Chcę mu pomóc przetrwać próbę. Kto jest tym Wiedźminem, pani? Znam dwóch, ciebie i Berengara. Porozmawiaj z nim, proszę. Niech któryś z was podejmie nić przeznaczenia. Porozmawiam z Berengarem. Zobaczymy, co powie. No dobra, mam już muczkę na tym, na wyspie. Tak? Pani, co mogę dla ciebie zrobić? Spokój i ład panujące w mojej krainie zostały zakłócone. Ludzie walczą z Vodianoi. U podłoża tego konfliktu leżą chciwość, strach przed innością i niezrozumienie. Domyślam się, że zwaśnione strony mają swoich nieformalnych przywódców. Dobrze się domyślasz. Kapłan Vodianoi to jedyny, z którym możesz się dogadać. Ludzi reprezentuje Julian. Zajmę się tym. Kto, twoim zdaniem, ma rację? Nie o rację tu chodzi. Chcę pogodzić zwaśnione rasy. Aby to zrobić, będziesz musiał zabić Dagona, ale to nie wystarczy. Przynieś mi przedmioty będące symbolami zgody pomiędzy ludźmi i Vodianoi. Przedmioty te powinni ci dać przedstawiciele obu społeczności jako wyraz szacunku dla mojej skromnej osoby. Wrócę niebawem. Wskazówki znajdziesz na pomniku. Dobra, Mućka jest na wyspie Rybit w Tal. Co ja mam z nią zrobić, to nie wiem. No dobra, chodźmy do Ryboludzia. Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu. Pani Jeziora chce, by Vodianoi i ludzie żyli w pokoju. Zabijanie ich ukochanej krowy nie wpłynie korzystnie. Jak nie kochać Dagon? Zajmę się tym. Musisz mi dać... Krowa być lepszy pomysł. Dagon jest posłuszny, pani. Twoja wziąć? Laskę kapłana.
Dobra, płyniemy dalej. No a teraz będziemy pływać i pływać i się dowiadywać różnych rzeczy. Kiedy popijam wodą, to mniej boli mnie gardło. To dobrze. Bo też komentarz jest lepszy. No wiadomo, co nie. Rany, ale już jest późna godzina. Ja cię kręcę. 15 po 12 w nocy już. Gdzie? A, tu jest. Ty, chodź tu. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Chodźmy do niej jeszcze raz. Tak? Pani, miałem coś dla ciebie zrobić. Tak, miałeś przynieść dary od ludzi i Wodianoj. Raczej liczyłem na tekst dialogowy. Miałem coś dla ciebie zrobić. Tak, możesz przynieść mi to i to, to i to. Czyli konkretnie, żeby powiedział, ale no jak to baba. Ach, cholera. No dobrze, że Mućka przynajmniej jest. Dobra, zrobimy to tak. Oddam najpierw tego questa do elfów. Przez to elfy powinny być trochę bardziej zadowolone. Może też uda się im coś sprzedać. O, tam jest. Torwiel. Tak się zastanawiam, czy aby to imię nie było też wykorzystane u Tolkiena. Tak? Kupiłem dla ciebie chleb. Wiedziałam, że nie zawiedziesz. Oto twoje 5 bochenków. Dziękuję. Może w końcu uda się zatrzymać tę lawinę nienawiści i zaakceptujemy siebie nawzajem takimi, jakimi jesteśmy. Tu więcej elfów. Tak. Uciekliśmy z Wyzimy. W jaskini są ranni i chorzy. Jeśli chcesz, możesz porozmawiać z naszą przewodniczką, Toruwiel. Nie macie problemów z ludźmi mieszkającymi w okolicy? To kraina Pani Jeziora. My, Ensith, wyczuwamy takie rzeczy. Aura Pani Jeziora uczyniła ludzi lepszymi. Jesteśmy tutaj bezpieczni. Chociaż słyszałem o konflikcie z Wodianoj. Kim jest Pani Jeziora? Pani Jeziora to bogini tej krainy. Słuchaj się w plusk wody, szum drzew.
Popatrz na zboża, które się kołyszą. Na uśmiechniętych ludzi. Wtedy zrozumiesz. Pojmuję. Zrozumiesz lepiej, kiedy ją spotkasz. Już pojąłem. Bywaj. No to do wioski. Z tego co tutaj widzę, to nie o te krypty chodziło w tych questach na pancerz. Więc teraz tak, idziemy do kapłana Vodianoi. Podejrzewam, że starcie z Dagonem to będzie ciężka bitwa. Gdzie jest? Będziesz rozmawiać! Pani Jeziora chciałaby pomóc w rozwiązaniu... Pani Jeziora chce, by Vodianoi i ludzie żyli w... Brak nie kochać, Dagon! Zajmę się tym. Musisz mi dać... Królowa być lepszy pomysł. I nadal jest posłuszny, pani! Twoja wziąć? Złotą bransoletę. Dobra, idziemy do Juliana. Do króla Juliana, który jest szefem człowieków. Bo człowieki są takie fajne, prawda? Człowieki są takie fajne, takie fajne, takie fajne. Kurde, chciałem coś powiedzieć tak jak król Julian tylko potrafi, no ale... To się nie da. Król Julian i jego przerośnięte ego to jest coś takiego, że tego się nie da tak na początku wymyślić. Po prostu ego króla Juliana przerasta wszystko. O, Berengar, chodź na tu. Chodź tu, chłopie. Tak? Rozmawiałeś z panią Jeziora? Bogowie nie rozmawiają z byle kim. Daruj sobie niepotrzebny sarkazm. No więc co takiego przełomowego powiedziała ci miejscowa boginka? Oszczędź mi mistycyzmu i mów prosto. Mówiła dużo o przeznaczeniu. Przeznaczenie mnie nie interesuje. Jeśli chcesz zostać bohaterem, masz wolną drogę. Nie krępuj się, pomogę ci nawet. Widzisz? Oszukałem cię ostatnio. Oszukałeś? Salamandra zmusiła mnie do zdradzenia kilku receptur. Poddali mnie badaniom. I wiesz co, Wiedźminie? Nie protestowałem. Dobrze mi płacili. Dlaczego? Mówiłem ci już. Wiedźmini odebrali mi wszystko, o czym marzyłem. Chciałem mieć żony, dzieci, przyjaciół i normalne życie. Żadna normalna kobieta nie wyjdzie za mutanta. Zresztą wiesz coś o tym. Ludzie mnie nienawidzą. Na widok moich oczu bledną ze strachu. A co do dzieci? Jak dla mnie, twoje kochane Kermoren niczym się nie różni od bas Salamandry. Nie przyszedłem tłumaczyć ci, że jestem lepszy. Zostaw mnie w spokoju, twój widok źle na mnie wpływa. Zaczynam mieć wątpliwości. Żegnaj. No, tego się nie spodziewałem, że... że Berengar jednak stanął po stronie Salamandry. No cóż... Obawiam się, że czeka go w takim razie decapitatio. Czyli po prostu utniemy mu głowę. Nie, dobra, nie, ej, halo, nie, do wioski nie idziemy. Bo wioskowe wieśniaki zobaczą, że nie ma krówy. I mnie jeszcze na pal nabiją.
dawaj, 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 dawaj. W czym mogę pomóc? Niestety w niczym. Hej! Twoja matka puściła się z krasnoludem! Jas, kiedy jest Julian? Geralt? Z Vodianoi można się dogadać. Czyżby? Taka jest wola pani jeziora. Masz coś przeciwko? Nie, Wiedźminie. Nie jestem głupcem. Musisz przekazać mi coś symbolizującego oddanie wobec pani jeziora oraz chęć zawarcia rozejmu z Vodianoi. Oczywiście. Co powinienem oddać? Diament. Dziadkowy diament. Ten, który zabrał uciekając przed potworem. Będzie mi go brakowało. Oddaj go pani jeziora i niech zapanuje pokój. Naprawdę płotka by mi się przydała, wiecie? Popatrzcie, ile ja czasu marnuję na bieganiu tak naprawdę. Znaczy się, nie mówię, że to jest złe, bo to dodaje oczywiście uroku całemu światu, tak? I temu, że to nie jest tak, że wszystko w jednej małej krainie się dzieje, no ale bez przesady. Dobra, mała przerwa, zaraz wracamy. Dobra. Przerwa techniczna zakończona, lecimy dalej. To jest naprawdę chore, że ja tyle muszę biegać. No i znowu będziemy płynąć. Kolejne przerywniki filmowe, to jest naprawdę nienormalne. Ja nie mówię, że to jest złe, ale w takim queście... Ciekawe, dlaczego Geralt powiedział tej krowy krasula. Ktoś wie? Jeśli wiecie, dajcie znać w komentarzach. Tak? Rozmawiałem z Berengarem. Nie interesuje go przeznaczenie. Widocznie mój sen dotyczył ciebie, Geralt. Skoro tak twierdzisz... Kiedy nadejdzie właściwy moment, otrzymasz ode mnie dar, białowłosy. Tak? Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Porozmawiam z Julianem i kapłanem na ten temat. Dobra, zrobimy to inaczej.
Otrzymamy dar od Pani Jeziora. Może... może to będzie coś, co pomoże nam w walce z Dagonem. Przydałoby się. Głupia zabawa. Rozmawiać! Czy wszystko jest w porządku? Było mi absolutność wielka. Spokoju nie być w mój dom. Przykro mi. Rozmawiać! Widziałem ostatnio na brzegu wrogich Wodianoi. Chcąc mnie kochać, orurtaż pani, ja bym musiał uciekać, lecz oni teraz uciekać do wodą. Ja znowu strażnik ołtarza. Bywaj. Czyli u niego już trafiłem w to, co ona chciała. Ja nigdy nie pojmę tej mechaniki gier. Gramy jako superbohater, jesteśmy niemalże wszechmocni, ale potrafi zatrzymać nas jeden krzak. I to nie tylko w Wiedźminie tak jest, w wielu grach tak jest. Najlepszy przykład jest widoczny w WoWie. Kończymy dodatek Wrath of the Lich King. Pokonaliśmy króla Lisza, tak, władcę plagi. Wcześniej pokonaliśmy Kil'jaedena, jednego z dowódców płonącego legionu. Wszystko fajnie. I nagle co? Nagle dostajemy questa, przynieś mi 10 kawałków drewna. Goddammit. A, jest. Geralt? Z Wodianoi można... Czyżby? Taka jest wola... Nie, Wiedźmi. Musisz przekazać... Oczywiście. Wianek Aliny. Geralt! Pokój i dobrobyt wymagają wyrzeczeń. Żartujesz? Nie. No jak to już nie pyknie, to się naprawdę wkurzę.
tak oto znowu biegniemy tą samą trasą po raz enty. Fajnie, że w trójce już to potem zmienili i w trójce już jest szybka podróż. Nic dziwnego w sumie, w trójce ten świat jest znacznie, znacznie większy. I nawet przemieszczanie się na płotce zajęłoby mnóstwo czasu. Pani, spójrz na te przedmioty. Czy na tym ci zależało? Nie masz przy sobie nic, co by mnie interesowało. Postaraj się bardziej. Dobrze. Dobra, ale tym zajmiemy się w następnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi. Tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę tutaj coś dla siebie, a ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z Wiedźmina. Gdzie będziemy dalej sobie tutaj działali. Tutaj widzę, że udało się nam rozwinąć niemalże całe drzewko siły. Drzewko zręczności zostały tylko złote talenty. Wytrzymałość również. No, potem będziemy szli pod inteligencję. Znaki, no znaki, tak. Tu jest wszystko. Okej. Tu jest wszystko. Teraz tutaj. Patrzcie, dopiero tu mamy dwa na doświadczony wiedźmin. Ale jeszcze tych leveli możemy nabić. Dobra, ale tak jak mówiłem, tym zajmiemy się w kolejnym odcinku, ponieważ ten już jest wystarczająco długi, tak więc jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. Pamiętajcie o poleceniu kanału znajomym, ponieważ może znajdę tutaj coś dla siebie. Dzięki, że oglądaliście. No i na razie.